Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki, w których opowiem o zbiorach opowiadań. Tak, tak, pewnie myślicie sobie, że co za człowiek, cały czas mówi, że nie lubi czytać opowiadań i nagle przychodzi z 5 książkami, które są zbiorami opowiadań. To prawda, co za człowiek, naprawdę nie mam dla siebie żadnego wytłumaczenia. Sięgam po opowiadania z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że na przykład lubię autora bądź autorkę. Po drugie dlatego, że lubię wydawnictwo, które rzadko lub też nigdy mnie nie zawodzi. Stąd też takie moje dziwne wybory, których nie potrafię wytłumaczyć, ale pomyślałam sobie, że skoro już naczytałam się tyle tych opowiadań w przeciągu ostatnich miesięcy, to opowiem Wam o nich, co zapamiętałam, co utkwiło mi w głowie, czy warto takie opowiadania czytać. Bo przypomnę, dlaczego nie przepadam za opowiadaniami? Dlatego, że jest to tak krótka forma zazwyczaj, że ja nie jestem w stanie zżyć się z bohaterami, nie jestem w stanie przenieść się w dane miejsce, nie jestem w stanie współodczuwać. I dlatego też zazwyczaj opowiadania wpadają mi jednym uchem, drugim uchem, błyskawicznie wypadają. Zacznijmy od książki, która ma fascynującą okładkę. To Ciężar skóry Małgorzaty Reimer. Tak wygląda, bardzo mi się ta okładka podoba. Jest to zbiór opowiadań, dosyć krótkich. Tych opowiadań tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10. To jest 10 opowiadań, czyli jak widzimy takie po 20 par stron pewnie każde z nich. I powiem szczerze, że zapamiętałam chyba tylko jedno. Nie, dwa. Zapamiętałam dwa. Zapamiętałam opowiadanie o chłopcu, który nurkuje w morzu i szuka takiej bliskości, czułości, szuka bliskości rodzicielskiej, a także opowiadanie drugie, które opowiada o kobiecie, która ma jakieś dziwne spotkanie na drodze z lisem i tam wydaje mi się, że był jakiś wątek ciąży. Niewiele zapamiętałam, naprawdę niewiele. Wiem, że te opowiadania, każde z nich miało jakiś taki wątek fantastyczny, coś tam się dziwnego wydarzało w każdym z nich, ale powiem szczerze, że jak na moje oczekiwania, jak na radość, z jaką przystępowałam do czytania tych opowiadań, to zapamiętałam zaskakująco niewiele. Drugi zbiór opowiadań, w których także pojawiają się wątki fantastyczne, niesamowite, wybijające czytelnika z rytmu, sprawiające, że w pewnym momencie opada nam szczęka, otwieramy szeroko oczy, czytamy ostatni akapit ponownie, żeby przekonać się, że tak naprawdę tutaj jest napisane, że niczego sobie nie wymyśliliśmy, to Ptaki Samanty Schweblin. Ptaki, tytułowe opowiadanie, zapamiętałam najbardziej. To opowiadanie o dziewczynce, nastolatce, która normalnie mieszka z mamą, ale w pewnym momencie mama dzwoni do ojca, żeby się nią zajął i okazuje się, że ta dziewczynka ma takie dziwne zachowania. Nie będę Wam opowiadała jakie, ale kiedy w tym takim pozornie realistycznym opowiadaniu doszło do tego zachowania tej dziewczynki, to tak jak powiedziałam, czytałam to 3 razy, żeby przekonać się, że nic mi się przed oczami nie dwoi i nie troi. Pamiętam jeszcze jedno opowiadanie, nie będę Wam go tutaj streszczać. I znowu, jak na taki tomik, który zawiera, nie wiem, kilkanaście opowiadań, zapamiętałam 2, niedużo. Ale zapamiętałam także, że ta książka sprawiała mi dużą radość podczas lektury, że ona mnie bardzo często zaskakiwała, że były tutaj opowiadania takie creepy, takie, które sprawiały, że musiałam się zatrzymać, musiałam pomyśleć, musiałam zastanowić się. Także myślę, że jeżeli lubicie opowiadania, to byłby całkiem niezły wybór. I kolejny zbiór opowiadań to Wyspa Eustachego Oryńskiego. Tutaj mamy tylko 4 historie i podobały mi się te nieparzyste, z numerami nieparzystymi, czyli pierwsze i trzecie. Pierwsze opowiada o spotkaniu mężczyzny w takim już poważnym wieku, z dziewczynką na plaży, dziewczynką i jej psem.
I oni zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają ze sobą spędzać coraz więcej czasu, łączy ich jakaś taka dziwna więź. I też wydaje nam się do pewnego momentu, że to opowiadanie jest zupełnie realistyczne, że to się mogło wydarzyć. Ale potem okazuje się, że jednak nie do końca, że autor wprowadza tutaj taki element niesamowitości. I podobnie jest w opowiadaniu trzecim. Już Wam powiem, jak w ogóle one się nazywają, bo jestem w stanie to zrobić szybko. Pierwsze to Dziewczynka z hotelu Excelsior, a opowiadanie trzecie ma tytuł Jak granit. I w opowiadaniu Jak granit mamy do czynienia z dziewczyną, która poznała w miejscowości nadmorskiej chłopaka, z którym spędzała miło czas, chodzili razem na dyskoteki, on jej stawiał drinki, dobrze się bawili i później postanawia do niego wyjechać i odnaleźć go w jego miejscowości, aby kontynuować ten związek. Ona liczy na taką romantyczne rozwinięcie tej znajomości, chciałaby też wejść do wielkiego świata, którym on jej bardzo imponował. I rzeczywiście odnajduje go i wyjeżdżają razem z powrotem nad morze, ale już po sezonie. Tam wynajmują pokój w opuszczonym hotelu, w hotelu, w którym nie ma innych gości, no i zaczyna się dziać. Te dwa opowiadania były naprawdę świetne. Myślę, że te opowiadania zapamiętam na długo. Natomiast dwa pozostałe, drugie, które miało tytuł Dworski zapach, opowiadało o jakimś podstarzałym artyście, chyba pisarzu, którego otaczali młodzi ludzie. I ja cały czas miałam przed oczami, że tym pisarzem jest Witold Gombrowicz. Nie wiem dlaczego, ale cały czas mi się tak kojarzyło. Jeżeli wiecie, kogo Eustachy Rylski miał na myśli, tworząc tego bohatera, dajcie mi znać, czy się myliłam, czy się nie myliłam. A opowiadanie ostatnie w ogóle przeleciało przeze mnie jak przez sito i niczego nie zostawiło. Także dla tych dwóch opowiadań, o których wspomniałam, Wyspę warto przeczytać naprawdę. Mleko, krew, żar. To zbiór opowiadań Dantiel W. Moniz. Ta autorka zaskoczyła mnie dwukrotnie. W opowiadaniu pierwszym, zdaje się, opowiadaniu tytułowym, które mówi o przyjęciu urodzinowym dla nastolatków, które się kończy tragicznie, i jeszcze jednym, w którym kobieta jest w początkowej fazie ciąży i zastanawia się, co dalej ze sobą robić, czy zachować tę ciążę i tym samym sprawić ogromną radość swojej matce, która czeka na ten moment, czy też pozbyć się tej ciąży, ponieważ sama nie czuje się gotowa na bycie matką i też nie do końca odnajduje się w związku, w którym jest. Także te dwa opowiadania bardzo mi się podobały, a czytałam tę książkę naprawdę dawno, co najmniej pół roku temu, myślę, że nawet więcej. Także uważam, że sporo we mnie zostało i pozostałe opowiadania też nie wywarły na mnie złego wrażenia. Ja nie pamiętam żadnego niesmaku tutaj, więc myślę, że to jest kolejny zbiór, który mogę Wam polecić. Mleko, krew i żar. Opowiadania przede wszystkim o kobietach, o tym, jak kobiety czują się same ze sobą, o tym, czego pragną, o tym, czego nie rozumieją. I ostatni zbiorek jest bardzo duży. To, zdaje się, są wszystkie opowiadania Szandora Marajego pod tytułem Stara miłość. Ze wstępu dowiedziałam się, że zostały one pozbierane z różnych czasopism, w którym autor publikował, także z różnych tomików i książek, i powstała z tego taka całkiem obszerna książka, w której mamy kilkadziesiąt opowiadań. Jedno z nich jest bardzo długie, ma prawie 80 stron, pozostałe są takie o wiele krótsze. I to bardzo długie opowiadanie to z takiego wczesnego etapu twórczości, ponieważ jeszcze nie wspomniałam, że ułożone są tutaj chronologicznie. Pierwsza grupa to opowiadania pisane w latach 1916-27, później jest kolejna grupa i ostatnia do 1947 roku. I to długie opowiadanie akurat mi się nie podobało. Miałam wrażenie, że w pewnym momencie autor stracił rozpęd, stracił cierpliwość do tego opowiadania, do tej historii i chyba rzeczywiście tak jest, ponieważ on też się wypowiada w treści opowiadania, że
No dalej to w sumie to już nie wie do czego to ma zmierzać. Jakieś tam zakończenie dopisał. Natomiast wiele opowiadań z tego tomu bardzo mi się podobało. Ten autor często pisze o emocjach. Pisze o tych takich emocjach wstydliwych, często skrywanych. I te opowiadania właśnie poruszające na przykład poczucie zażenowania, odrzucenia, pogardy, którą ktoś odczuwa w stosunku do nas, czy wychłodzenia uczuć w stosunku do jakiejś osoby, bardzo, bardzo we mnie rezonowały i podobały mi się. Także Szandora Marejego polecam Wam w całości, bo też tutaj za sprawą ułożenia takiego chronologicznego, takiego przekroju przez twórczość tego artysty, widzimy, w jaki sposób on się rozwijał, co się zmieniło, jakie tematy zaczęły go zajmować na późniejszych etapach swojej twórczości. Także myślę, że warto. Poza tym ta książka jest pięknie wydana. Jeszcze Wam pokażę, jaką ma super wyklejkę. W takie piękne, pastelowe kwiaty. Zresztą cała ta seria Marejego wydawana przez czytelnika jest taka bardzo ładna i taka satysfakcjonująca dla czytelnika. No dobrze, tak więc opowiedziałam Wam o 5 zbiorach opowiadań. Mam nadzieję, że któraś z tych książek Was zainteresuje. Bo ja oczywiście mam świadomość, że są osoby, które uwielbiają czytać opowiadania, dlatego też nagrywam taki film, chociaż sama nie jestem ich wielką miłośniczką, to tak jak mówię, niektóre z nich we mnie zostają i one zostaną na dłużej. To są rzeczy, które wywarły na mnie jakieś wrażenie, poruszyły we mnie jakieś czułe struny. Także pokażę Wam je jeszcze raz. Do wyboru, do koloru, pisane przez mężczyzn, pisane przez kobiety, dotyczące miłości, dotyczące zagubienia, dotyczące kobiet, feminizmu, z elementami fantastycznymi i całkowicie realistyczne. Co tylko zechcecie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że ponownie byliście ze mną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.